Cześć, w dzisiejszym odcinku chciałam sobie z wami tak porozmawiać, tak jak rozmawiałam sobie z wami poświątecznie, ale nie z żadnymi podsumowaniami, tylko chciałam zrobić taki odcinek o tym, co mi robi dobrze. To jest wspaniała nazwa, prawda? Co mi robi dobrze. Nie wiem, czy jeżeli dam taki tytuł, to YouTube się obrazi, może dam inny wtedy. Ale chodzi tutaj o takie rzeczy, wiecie, co dla przyjemności i dbania o siebie. To też mogłoby się w ten sposób nazywać. Czyli co robię po prostu, co robię dla siebie, żeby czuć się lepiej. Zaczęłam większą uwagę przywiązywać do rzeczy, które sprawiają mi przyjemność i do tych takich najmniejszych rzeczy, które sprawiają mi przyjemność. Bo był taki moment w moim życiu, że zaczęłam się zastanawiać nad tym, że autentycznie nic mnie nie cieszy. To znaczy cieszą mnie jakieś rzeczy, ale one mnie nie cieszą tak, jak wydawać by się powinno, że powinny cieszyć. Myślę, że każdy, kto gdzieś przechodzi przez jakieś epizody czy inne problemy, wie, o czym mówię. Więc kiedy dotarło do mnie, że gdzieś w moim życiu ta radość się przytłumiła, stłumiła i górę biorą raczej negatywne myśli i zapętlanie się wokół tych negatywnych myśli, to doszłam do wniosku, że muszę sobie spisywać najmniejsze nawet rzeczy, które po prostu sprawiają mi przyjemność. I jedną z takich rzeczy, która właśnie sprawia mi przyjemność, jest to zapisywanie. To zapisywanie różnych rzeczy, czasami też wywalania z siebie negatywnych rzeczy. Spisywania sobie na przykład punkt po punkcie, co chciałabym powiedzieć na terapii. Nawet jeżeli czasami koniec końców o tym na terapii nie mówię, to jest to w jakiś sposób zapisywanie tego wszystkiego, co w nas siedzi. I nie wiem dokładnie, na czym cała ta magia polega, ale w momencie, kiedy wasze słowa stykają się z papierem, to przestają mieć one aż takie znaczenie, jak kiedy budujecie sobie cały ten obraz w głowie. Tutaj oczywiście mówię o negatywnych rzeczach. Jest coś takiego, że łatwiej jest przez te myśli przebrnąć, łatwiej je uporządkować. Dojść czasami do wniosku, że rzeczy, które wydawały nam się bardzo poważne, bardzo nas męczyły, że wcale takimi nie muszą być, że można sobie w doskonały sposób poradzić z pewnymi problemami, nawet bez pomocy czasami właśnie specjalisty, tylko samemu gdzieś dojść do pewnych wniosków, które nagle okazują się rzeczywiście bardzo proste i logiczne, ale bardzo dużo w tym pomaga zapisywanie sobie tych rzeczy. To jest przynajmniej, oczywiście ja tak mam, niekoniecznie wy tak musicie mieć, natomiast polecam sprawdzić tę metodę. Kolejną rzeczą, która robi mi bardzo dobrze i o której opowiadam wam już od dawna, są masaże. I moje ciało jest pospinane na co dzień. Jest masakrycznie pospinane. Z tego powodu mam bardzo wiele różnych dolegliwości, między innymi bardzo silne bóle w kręgosłupie, bruksizm dosyć mocno zaawansowany, przez co moje tutaj mięśnie poprzerastały już naprawdę bardzo solidnie i czasami z waszej strony padają pytania, co ja sobie robię z twarzą, no więc się stresuję, to sobie robię z twarzą. Wiele innych rzeczy również, jakieś bóle głowy, problemy ze snem, no wiecie, jakby tutaj można by tego mnożyć i mnożyć. Więc masaże weszły w moje życie tak bardzo regularnie kilka lat temu, jeszcze przed wszystkimi lockdownami i przed całym koronawirusem, tak na chwilę przed. Także moje ciało dosyć mocno cierpi z powodu tych wszystkich spięć i napięć i to był moment, kiedy doszłam do wniosku, że muszę pójść na masaż, a kiedy poszłam na jeden masaż i trafiłam do znakomitego masażysty, który jest ze mną do dzisiaj, czyli do Michała, którego mogliście na przykład widzieć w jednym z moich vlogów, to moje życie się odmieniło. To znaczy regularne masaże wpłynęły nieprawdopodobnie dobrze na moje ciało. Ono nadal jest pospinane, bo no, ja się mierzę z rzeczami grubszymi, których nie da się tylko masażami rozpracować. Ale spokojnie, zaczynam sobie radzić z tym również. To jest wszystko metoda małych kroków i dochodzenia w ogóle do tego, co z czym jest połączone, gdzie leży problem i wiecie, takiemu wykreślaniu kolejnych punktów z listy. Więc masaże weszły w moje życie regularnie
i one mi dają naprawdę bardzo, bardzo dużo. Do tego doszły jeszcze masaże związane z fizjoterapią po operacji mojej, czyli tutaj całe mięśnie, które są związane z klatką piersiową przy plecach, tutaj te taśmy idące od głowy, to wszystko jest związane w ogóle tutaj z piersiami i to się też spinało bardzo mocno, a to jest mój bardzo newralgiczny punkt, który normalnie jest pospinany, więc operacja trochę mi dołożyła jeszcze spięć w tym miejscu, więc masaże, które mam przy fizjoterapii, bardzo mi również pomagają. One są bardziej, to jest bardziej fizjoterapia połączona z masażami, a potem mam właśnie tego Michała, który masuje już całe moje ciało i to robi ogromną różnicę. Każdy taki dzień właśnie po masażach pokazuje mi, jak bardzo moje ciało jest pospinane na co dzień i jak wiele taki masaż mi daje, jak dobrze mi się później śpi, jak dobrze mi się funkcjonuje na drugi dzień, jaki ja mam spokój nagle wewnętrzny w sobie po czymś takim. No natomiast tego się nie da robić codziennie i na co dzień trzeba sobie radzić samemu. Jeżeli chodzi o radzenie sobie samemu, no to uciskam sobie punkty, uciskam punkty na głowie, wykonuję taki masaż właśnie punktów takich stykowych na mojej czaszce. Masuję sobie też dłonie, masuję stopy, masuję wszystkie takie punkty, na przykład też powięziowe, gdzie wiem już, bo znam już swoje ciało na tyle, między innymi dzięki właśnie regularnym masażom, że wiem, w których miejscach najbardziej kumuluje się ból i które wymasowanie których punktów na ciele powoduje, że czasami odpuszcza mi ból w zupełnie innej części ciała, że po prostu ja masuję na przykład głowę, a rozluźnia mi się cała klatka piersiowa, gdzie przed chwilą miałam taki ból, jakbym miała zawał, bo ja mam tak silne bóle w spięciach, mam takie ataki paniki powiązane z tymi bólami, że mam za każdym razem wrażenie po prostu, jakbym umierała, więc to jest do tego stopnia. Także masaże naprawdę bardzo dużo dają, nawet jeżeli nie jesteście tak ekstremalnym przypadkiem jak ja. To nawet właśnie wtedy dają znacznie więcej. Kolejną rzeczą, którą praktykuję znacznie mniej regularnie niż masaże, ale trochę powiązaną z tym działaniem na ciele jest akupunktura. Teraz mam swoje trzecie podejście do akupunktury w życiu. Przeszłam przez dwa takie cykle leczenia w ten sposób. Myślę, że wielu z Was może być sceptycznych, jeżeli chodzi o akupunkturę, no bo nie jest to element naszej medycyny. Nadal jest to nazywane medycyną alternatywną. Natomiast ja podchodziłam po raz pierwszy, idąc na akupunkturę, a było to jakieś 10 lat temu, podchodziłam nie tyle sceptycznie, co tak na zasadzie, no co mi szkodzi? Okaże się, że to nie pomaga, no to trudno, to nie pomoże. Okaże się, że pomoże, no to super, że pomogło. Więc przyszłam z takim podejściem na swoją pierwszą akupunkturę, przeszłam całą sesję i problem, z którym przyszłam wtedy, całkowicie u mnie minął, całkowicie, już nigdy nie wrócił. To było związane z bólami żołądka bardzo silnymi, które towarzyszyły mi od 14 roku życia, które również były ze stresem powiązane. To nie wróciło. Mój stres w innych miejscach się teraz kumuluje w ciele. Natomiast gdzieś na ten żołądek już nie wpływa w taki sposób. Miałam naprawdę bardzo duże problemy. Więc wtedy akupunktura mi bardzo pomogła. W 2020 roku wróciłam na akupunkturę, która była związana z brakiem energii u mnie, z takim, właśnie z bólami kręgosłupa bardzo dużymi, które mi się wtedy zaczęły. I wtedy też zrobiłam serię tych zabiegów z akupunktury połączonych też z piciem ziół i tak dalej. Więc całą taką terapią holistyczną dookoła i to też mi bardzo pomogło i w tym roku znowu wróciłam w momencie, kiedy mi się nasiliły problemy z zatokami. Znaczy ja nigdy problemów z zatokami takich nie miałam, miałam czysto alergiczne, ale cała końcówka zeszłego roku i początek tego roku to było chorowanko związane z zatokami, więc znowu ruszyłam na akupunkturę i musiałam ją przerwać. I zaraz do niej znowu wracam. Po tych ostatnich sesjach w akupunkturze mogłam zauważyć to, że faktycznie przeszły mi, nie wróciły przynajmniej od tego czasu, kiedy chodzę na tą akupunkturę, nie wróciły mi stany zapalne zatok i minął mi stan zapalny wywołany alergią. Przestałam brać Telfast. Mam alergię na rękach nadal, bo przestałam brać Telfast, więc wróciła mi alergia na moich rękach, ale nie biorę leku po prostu swojego przeciwalergicznego i się nie duszę, bo to jest naprawdę ogromne osiągnięcie, to znaczy nie mam cały czas zapchanego nosa odpukać.
Bo to jest rzecz, która mnie przeraża, więc odpukać. Kolejną sprawą jest też rzecz, o której mówię wam od właściwie początku istnienia tego kanału. Jest pielęgnacja twarzy. To jest rzecz, która mnie bardzo relaksuje. Mój czas, który ja mam w łazience, to jest czas, który ja spędzam na takim głaskaniu się, na czerpaniu przyjemności z używania dobrze dobranej pielęgnacji. Ja wiem, że dla niektórych może się to wydawać idiotyczne, ale jeżeli ktoś z was wie, o czym mówię, to wie, o czym mówię. Myślę, że mamy tutaj połączenie. Same masaże, właśnie ta świadomość tego, że dobrało się dobrze pielęgnację i widzi się zmiany na swojej skórze, widzi się, że to co się robi dla siebie, to faktycznie działa, to jest w jakiś sposób dla mnie kojące. To mnie uspokaja. Do tego oglądam sobie w tym czasie jakieś rzeczy i nie są to rzeczy premium. To nie są materiały niezwykle rozwijające. To jest rozrywka. To są rzeczy czysto rozrywkowe. Jest to kolejny punkt zresztą na mojej liście, czyli oglądanie głupot. Bo oglądanie rzeczy, które nas rozwija, jest oczywiste, że na nas dobrze wpływa, dobrze robi nam naszej głowie i myślę, że tutaj nie muszę tego nikomu mówić, że edukowanie się, rozwijanie jest czymś dobrym, to jest raczej oczywiste. Ale u mnie ten czas, kiedy ja muszę robić jakieś rzeczy, właśnie między innymi pielęgnacje, czy jakieś rzeczy takie, które nie wymagają specjalnie ode mnie skupienia na danej czynności, to lubię sobie przycinać głupotami. Znaczy lubię sobie włączyć treści rozrywkowe, na których ja też nie muszę jakoś specjalnie mocno skupiać swojej uwagi, ale które mnie jakoś odprężają. To może być też muzyka, to nie musi być gadanie, ale to musi być coś, co odrywa trochę moje myśli, żebym ja nie odpływała w jakieś poważne myślenie o czymś poważnym w tym momencie. I oczywiście są szkoły, które uczą tego, żeby uczyć się tego bycia tu i teraz i skupiania na danej czynności. Czyli jeżeli pielęgnuję twarz, to skupiam się tylko na pielęgnacji twarzy. Jeżeli robię sobie śniadanie i jem to śniadanie, to skupiam się tylko na tych czynnościach. Ale w moim dniu dzieje się tak dużo rzeczy, że ja bym nie znalazła czasu w ogóle na żadną rozrywkę. Po prostu. Nie znalazłabym, więc muszę sobie to urządzać w ten sposób. Jeżeli robię to w ten sposób, to ja się odprężam w tym momencie. Ćwiczenia. Jeżeli chodzi o ćwiczenia, to nie zrozumcie mnie źle, bo nie chodzi absolutnie o wszystkiego typu i rodzaju ćwiczenia, ale o bardzo konkretne. O pilatesie już wam mówiłam parę razy, nagrałam nawet odcinek związany z pilatesem. Od pilatesu niestety miałam przerwę w zeszłym roku, dlatego że uszkodziłam sobie kręgosłup i nie mogłam zwyczajnie chodzić na żadne zajęcia. W ogóle wtedy mój ruch mocno ucierpiał i mogłam sobie spacerować i robić naprawdę jakieś takie bardzo delikatne rzeczy. Nie mogłam nawet jeździć na rowerku stacjonarnym, a ja kocham jeździć na rowerku stacjonarnym. Nie lubię jeździć na normalnym rowerze, wiem, to jest dziwne. W każdym razie w tamtym momencie mój ruch dosyć się ograniczył. Potem po operacji również przez 3 miesiące nie mogłam robić większości rzeczy. Do rowerka mogłam sobie wrócić, więc wtedy wróciłam właśnie do jeżdżenia na rowerku. No i właśnie taka odpowiedni ruch, czyli ruch, który ma za zadanie nas zrelaksować i rozciągnąć, taki bardzo powolny, daje mi naprawdę ogrom przyjemności i sprawia mi i mojemu ciału właśnie taką dobroć. Jest po prostu dobrze wtedy. Więc rozciąganie super, ale też cardio super, tak jak chociażby wspomniany rowerek. To też jest moment, kiedy robię cardio, bo ja robię rowerek razem z ćwiczeniami rąk, z ciężarkami, po to, żeby całe ciało wprawić w ruch na tym rowerku. I bardzo często wtedy też sobie coś oglądam, albo właśnie słucham muzyki, tak żeby nie skupiać się w 100% tylko na tym, że wykonuję nudną czynność. Bo to jest rzecz, o której ja często słyszę od swoich koleżanek, że one na przykład ćwiczyły na rowerku chwilę, ale że nie lubią tego robić, bo to jest nudne. Ja lubię trochę oderwać sobie myśli od tego, że ja jestem na tym rowerku, czyli właśnie robić jeszcze ćwiczenia na ręce, no, zająć ciało wieloma rzeczami i coś sobie odpalić. Odpalić sobie jakiś film, serial. Serio nie zauważyłam, żeby moje treningi przynosiły mniejsze korzyści dla mojego ciała. To znaczy działa to dokładnie tak samo, kiedy robiłam to bez oglądania serialu na przykład w trakcie.
działa to naprawdę tak samo. Tylko skupiam się w tym momencie też na tym, żeby moje mięśnie pracowały. To nie tak, że po prostu sobie jadę bez sensu i nie napinam mięśni, nie pracuję nimi. Nie. Robię całkowicie ćwiczenia wszystkie. Natomiast jestem w stanie coś w tym czasie oglądać. Tylko to muszą być rzeczy, które mnie nie angażują po prostu. Więc to jest super. Rowerek, pilates, rozciąganie i cardio. To są rzeczy, które robią mi dobrze. Po treningu, po jakimś takim wzmożonym ruchu i po stresie również, który także działa spinający na mięśnie, doskonałym narzędziem rozluźniającym jest dla mnie relaksacja Schulza i medytacja. One, te rzeczy często tutaj się łączą gdzieś u mnie i one, ja je sobie po prostu łączę. Ja lubię mieć medytacje prowadzone, czyli odpalam sobie coś i mam takie punkty, w których się zaczepiam. Lubię też tak czasami popłynąć sobie po prostu sama w tych myślach i być nigdzie, ale lubię mieć też medytację prowadzoną, jeśli coś w mojej głowie wymaga przerobienia jakiegoś problemu. No i relaksacja Schulza, o której też już Wam mówię od bardzo dawna, to jest nadal metoda, która sprawdza się u mnie, natomiast przestała się sprawdzać aż tak skutecznie w momencie, kiedy weszły już takie naprawdę duże stresy w moje życie i weszły one na stałe, w sensie te duże spięcia, napięcia w ciele, duże zaburzenia snu, więc wtedy sama relaksacja już nie dawała rady na tyle, żeby na przykład pomóc mi zasypiać. Natomiast nadal w takich sytuacjach stresowych, po stresującym dniu, to jest rzecz, która jest przewspaniała i polecam, żeby sobie po prostu każdy, kto się zmaga gdzieś z jakimiś spięciami w ciele, czy z problemami z zasypianiem, sprawdził sobie relaksację Schulza. Czy w ogóle ma taką gonitwę myśli, bo to jest świetne do uporządkowania gonitwy myśli. Jeśli nie umiecie się nauczyć bycia tu i teraz i takiego porządkowania rzeczy w głowie, to relaksacja Schulza jest czymś, co jest jakimś takim narzędziem ułatwiającym porządkowanie tych rzeczy właśnie w sobie, w głowie i tak dalej. Kolejna rzecz. Wąchanie perfum i odkrywanie nowych zapachów. Mam dosyć sporą kolekcję perfum i ona się cały czas powiększa. Mówiąc kolekcję perfum, mam na myśli również wszystkie próbki, które mam i które nigdy nie zostaną zakupione w postaci pełnowymiarowych perfum, bo na przykład nie chciałabym ich nosić na swoim ciele, ale uwielbiam do nich wracać i je wąchać w różnych sytuacjach. Mój zmysł węchu jest dosyć mocno wyczulony. I wąchanie pewnych zapachów potrafi mnie naprawdę bardzo odstresowywać, działa na mnie mocno kojąco albo przywołuje pewne wspomnienia, które są w jakiś sposób przyjemne i aromaterapia jest czymś szalenie skutecznym w moim przypadku, natomiast aromaterapia jakimiś olejkami to jest jedna sprawa, a aromaterapia perfumami i zapachami, gdzie ja mam skojarzenia, gdzie ja sobie wyobrażam całe historie. Jeżeli znacie moje odcinki o perfumach, to wiecie, że ja zazwyczaj snuję jakieś historie wokół zapachów, no to te historie się dzieją w mojej głowie wtedy. Ja wtedy nagle jestem gdzieś na plaży albo jestem gdzieś w dżungli. Ja czuję to miejsce, po prostu czuję wilgoć tego miejsca. Mam wrażenie, jakbym dotykała piasku. Po prostu czuję wszystkimi swoimi zmysłami przez zmysł zapachu. To jest szalenie przyjemne, relaksujące i też pozwalające mi odkrywać siebie w inny sposób. Więc odkrywanie zapachów, wąchanie zapachów, które już znam, wspaniała sprawa. I tutaj z zmysłem węchu łączy się bardzo mocno zmysł smaku. Wąchanie i smakowanie to są te takie wspaniałe momenty w moim życiu, które nawet jak o nich mówię, to od razu mi się robi uśmiech na twarzy. Jedzenie, dobre jedzenie, smakowanie takich pysznych rzeczy, to mogą być bardzo proste rzeczy, ale smakowanie pysznych rzeczy, takie drobnostki w ciągu dnia, które mogę sobie zagwarantować, właśnie zjedzenie jakiegoś małego kawałka dobrego sera, czy zjedzenie bardzo dobrego obiadu, czy zjedzenie takiego jakiegoś comfy food, po prostu jedzenie i jedzenie też w miłym towarzystwie, czyli kiedy przychodzą znajomi, to zawsze mi się to też kojarzy z tym, że będziemy jedli coś razem. To są rzeczy, które sprawiają, że się czuję niezwykle dobrze. Niezwykle dobrze. Więc wąchanie, jedzenie, ale też robienie tego jedzenia, natomiast nie każdego jedzenia. To nie tak, że ja w gotowaniu odkrywam niezwykłą przyjemność. Kiedyś tak było, przeszło mi to. Natomiast odnajduję przyjemność w pieczeniu. W pieczeniu rzeczy, które
znam, nie w odkrywaniu jakichś nowych rzeczy, bo to wymagałoby zbyt dużego skupienia. Jeżeli chcę się odstresować, to piekę rzeczy, które mam sprawdzone i które mogę robić właściwie z zamkniętymi oczami. Sprawia mi to bardzo dużą przyjemność, to takie satysfakcjonujące. Ja mam satysfakcję z tego, jak widzę, jak to ciasto rośnie, jak ono powstaje, jak ono później dobrze smakuje, z tego, jaką to ciasto ma konsystencję. No, z takich drobnostek. To jest rzecz, która się łączy oczywiście z tym zapachem, smakiem i z innymi rzeczami, o których mówiłam wcześniej. Natomiast to jest rzecz, która mnie bardzo odstresowuje. Zostając jeszcze w temacie jedzenia, to wrzuciłabym tutaj również śniadania i kawę. Dlatego, że śniadania to jest dla mnie najprzyjemniejszy posiłek w ciągu dnia. Ja kocham śniadania dzielić z ludźmi, kocham śniadania jeść sama. Nie wyobrażam sobie zaczynania dnia bez śniadania. I mam cały swój rytuał. Najpierw piję dużo ciepłej wody, potem piję zioła, właśnie te, które razem z akupunkturą otrzymałam, więc to jest konkretna mieszanka ziół na konkretne moje dolegliwości. Więc potem piję zioła, potem piję zakwas z buraków, a potem przychodzi pora na śniadanie. Więc to jest cały rytuał, moi drodzy. I ja uwielbiam ten rytuał co rano. I po zjedzeniu tego śniadania najczęściej czekam jakiś czas, potem wypijam sobie grzyby i wypijam kawę. Czasami te grzyby wypijam razem z kawą, bo można je dorzucić do kawy, ale ja wolę je sobie dorzucić do wody i wypić, a potem wypić sobie kawę. Więc kawa jest też dla mnie niezwykłą przyjemnością i to może być nawet kawa bezkofeinowa. Nawet chyba z kawy bezkofeinowej mam więcej fanów, bo nie spina mi mięśni, ponieważ kawa niestety wpływa spinająco dosyć mocno. A kiedy piję kawę bezkofeinową, to mam taką, oczywiście znalazłam bardzo dobrą kawę bezkofeinową, która smakiem nie różni się w ogóle od świetnej kawy z kofeiną. Jedynie no, nie daję wam tego kopa, ale ja tego kopa nie potrzebuję, bo ja jestem wystarczająco pospinana w ciągu dnia. Plus grzyby dają dużego kopa bez spinania. Jeżeli potrzebujecie takiej dawki energii, to myślę, że grzyby super. Oczywiście mówię tutaj o grzybach typu Lion's Mane, na przykład o kordycepsie, więc połączenie właśnie kordyceps, Lion's Mane, super, super dawka boosta takiego bez kawy. Ale z kawą też możecie to połączyć. W każdym razie wchodzi właśnie ta kawa, którą zawsze piję na owsianym mleku. Oat Milk Barista to musi być i to musi być to połączenie. Czasami dolewam sobie bezcukrowego syropu waniliowego. To już jest w ogóle takie, wiecie, to już muszę bardzo chcieć sobie zrobić dobrze. I wtedy mam taką kawę, która smakuje 100 razy lepiej niż kawa z każdego miejsca, z każdej kawiarni. Tak, są syropy bezcukrowe, jeszcze dodam. Są syropy bezcukrowe, możecie pić śmiało tę kawę i nie dodawać sobie miliona kalorii do swojej kawy, więc to jest ten punkt, który musi zrobić dobrze po prostu, no. Bo pijecie sobie tę kawę i nie macie wrażenia, że zjedliście 4 batony. To jest, moim zdaniem, to jest super. Więc jest ta kawa, no i te grzyby właśnie. Po tych grzybach ja też widzę, że mój nastrój jest lepszy, ulega poprawie, bo ja mam boost, mi się chce robić rzeczy, nie jestem senna, a nie jestem pospinana jednocześnie. Też bardzo dobrze mi się ćwiczy po tych grzybach, więc grzyby też tutaj są rzeczą, która jest super. Natomiast ja o grzybach robiłam ostatnio takie Instastory i tam też zaznaczałam, że grzyby to są nadal suplementy diety. To nie jest żadna magia w proszku. To nie są rzeczy, które magicznie odmienią wasze życie jakoś nieprawdopodobnie, natomiast wprowadzone systematycznie, tak jak inne suplementy diety, które są dobrane pod wasze potrzeby, mogą naprawdę usprawnić w wielu kwestiach wasze życie, więc o suplementach, suplementy to jest w ogóle dla mnie temat na osobny odcinek, powiem to raz jeszcze, bo to jest za dużo gadania, ale chciałam tutaj o to zahaczyć. Zahaczam się również w palec, kiedy robię kolejną rzecz, która sprawia mi niezwykłą przyjemność, czyli przerabianie ubrań. Przerabianie ubrań, doszywanie jakichś aplikacji, kustomizacja ubrań, to jest rzecz, która mnie niezwykle odpręża i sam proces powstawania tych ubrań jest dla mnie dużo bardziej satysfakcjonujący niż sam koniec, kiedy to ubranie już jest gotowe. Tworzenie tych układów na kurtkach czy na jakichś innych rzeczach, które robię, robienie jakiejś takiej mozaiki, układanie tego w jakiś konkretny wzór i potem przyszywanie tego, ręczne przyszywanie, bo to chodzi też o tę pracę, jest tak bardzo odprężające i tak bardzo lubię te dni, kiedy wrzucam sobie do roboty właśnie jakiś konkretny projekt,
uwielbiam ten czas, który mogę poświęcić na szycie. Wtedy nie chce mi się oglądać żadnych seriali, w ogóle niczego mi się nie chce oglądać, co skupiałoby moją uwagę. Mogę mieć włączony podcast jakiś, mogę mieć włączone jakieś rzeczy, które nie odrywają mojej uwagi od samej tej czynności. To jest niezwykle przyjemna czynność i w tym roku wymyśliłam sobie, że chciałabym się nauczyć robienia na drutach, w tam jakimś szydełku, ale bardziej na drutach i chciałabym sobie robić swetry. Myślę, że to może być tak samo przyjemne. To jest ten wiek, kiedy chcecie robić na drutach. Następną rzeczą jest poduszka ortopedyczna, o której już Wam wielokrotnie opowiadałam przy każdej możliwej okazji. Kocham moją poduszkę ortopedyczną. Poświęciłam jej cały wpis na Instagramie. Mogę Was tam odesłać i tam znajdziecie wszystkie szczegóły związane z poduszką moją ortopedyczną. Ja przebrnęłam przez szereg poduszek ortopedycznych i nieortopedycznych i takich wypełnionych gryką i innymi cudawiankami. Natomiast żadna nie zrobiła mi tak dobrze, jak ta konkretna, na której śpię teraz. I to nie jest, moi drodzy, reklama, bo niestety Tempur mi za to nie płaci, ale jest to poduszka Tempur i mówię to już teraz, bo potem będziecie o to pytać i tak będę musiała to pisać w komentarzach, więc po prostu to powiem. Ja śpię na poduszce Millennium, dlatego że ta poduszka pomaga mi utrzymać moją głowę w pozycji na wznak, jak śpię. I świetnie się też śpi na boku. Natomiast jak się śpi na wznak i ma się dobrze dobraną poduszkę, to nie boli Was kręgosłup wtedy. Jest jeszcze jedna rzecz płynąca z tego wspaniała. Nie robią Wam się zmarszczki związane ze snem, bo powstawanie zmarszczek najsilniej ma związek z brakiem fotoochrony, czyli jeżeli nie używacie filtrów i słońce działa na Waszą skórę, no to wtedy powstaje najwięcej zmarszczek. A drugą przyczyną jest sen, który no, paradoksalnie powinien powodować, że wasza skóra wygląda lepiej, ale jeżeli śpicie w złej pozycji, czyli właśnie pozycja boczna albo co w ogóle najgorsze, pozycja na brzuchu, to robi Wam się bardzo dużo zmarszczek na twarzy. Ja wiem, że dla kogoś to może być, w ogóle ma to w dupie i może mu się zrobić 10 tysięcy zmarszczek na sekundę i w ogóle nie zwróci na to uwagi, ale jeżeli ja już przykładam uwagę do pielęgnacji, no to nie chciałabym sobie tego psuć w ten sposób, więc odkryłam, że spanie na wznak nie dość, że powoduje, przy oczywiście dobrze dobranej poduszce, że mniej boli mnie kręgosłup, to jeszcze do tego nie zagniatam sobie tej twarzy podczas snu. I dobrze dobrana poduszka pomogła mi raz, że właśnie z kręgosłupem, dwa też pomogła mi po operacji nie przekręcać się na boki i spać wygodnie, trzy robi dobrze na moją buzię, więc to już wszystko, jakby wszystko tutaj się składa na obraz rzeczy, która robi Wam dobrze po prostu. Kolejną taką sprawą są kąpiele i teraz każdy, kto ogląda mnie od jakiegoś dłuższego czasu, powinien pewnie napisać tutaj komentarz, że od kiedy ty się lubisz kąpać, bo przecież ty nie gardzisz kąpielą i w ogóle. No więc tak i nie. To znaczy, kąpiel nadal jest czymś takim, że to nie jest rzecz, którą wybieram, wiecie, w pierwszej kolejności, bo wolę prysznic. To znaczy, lubię siedzieć w wannie i brać prysznic, a może w ten sposób. Ale odkryłam, że kąpiel w soli Epsom, na przykład sól od Hembrzu, z którą nadal mam i której nadal używam, którą nadal uwielbiam i którą też Wam już tutaj we vlogach pokazywałam, to jest taka sól z dodatkiem olejku i z zapachem lawendy, w ogóle tam jest lawenda w środku wrzucona, on bardzo mocno pachnie lawendą, więc działa na mnie niezwykle odprężająco i teraz, kiedy mieszam sobie tę sól Epsom razem z tą lawendą, możecie po prostu olejek lawendowy sobie też wlać do kąpieli, ale ja się boję trochę z olejkami na skórę, bo boję się podrażnień, bo mam tę skórę taką wrażliwą, więc jeżeli daję to połączenie tej lawendy i tej soli Epsom, to jestem tak zrelaksowana po kąpieli, że mogę iść spać po prostu w 3 minuty. A do tego jeszcze odkryłam, że to niezwykle usprawnia pracę zatok. Doskonale po prostu. Samo bycie w łazience, kiedy ta wanna się napełnia wodą i wdychanie tej soli właśnie, która tam, tych oparów, które się unoszą, rewelacja. Po prostu super sprawa na Wasze zatoki. Więc zatoki, mięśnie, puszczają całe napięcia w mięśniach, schodzi cała opuchlizna z ciała i jesteście tak zrelaksowani, że jesteście po prostu bobasem, ciasteczkiem bobasem, idziecie spać. Super sprawa. Kolejną rzeczą, która mnie nieprawdopodobnie odpręża i robi mi dobrze i którą kocham absolutnie, jest spędzanie czasu nad morzem. I to może być polskie morze, to może być zagraniczne morze, to po prostu super, kiedy jest morze. Nad każdym morzem oczywiście jest inaczej.
ale z każdego morza ja wyciągam inną dobroć. I myślę, że kiedyś skończy się tak, że ja nad tym morzem zamieszkam. Kocham absolutnie morze, kocham dźwięk morza, kocham zapach morza, kocham ten smak jakiś taki wszystkiego w powietrzu. Jedzenie smakuje inaczej nad morzem. Wszystko po prostu jest nad morzem bardziej comfy dla mnie i lubię morze niezależnie od pory roku. Ja nie muszę wchodzić do tego morza nawet. Ja wystarczy, że nad nim jestem i na nie patrzę i go słucham i spędzam czas po prostu z morzem. I boję się morza. Mam duży respekt dla morza. To jest podcast. To jest odcinek, w którym najczęściej padło słowo morze, prawdopodobnie. Może, tak jest. Właśnie. A może nie. Ale... Mam duży respekt dla tej wielkiej wody. Niemniej jednak uspokaja mnie niezwykle. Mam też czasami sny związane z morzem, takie katastroficzne, takie, w których dzieją się straszne rzeczy, takie, że na przykład widzę wielką falę tsunami, albo widzę bardzo dużo tych trąb powietrznych nad morzem, albo burza taka, że walą pioruny w to morze i to wszystko się zbliża do brzegu. Więc mam dużo rzeczy. Gdzieś to morze cały czas w mojej głowie jest, albo na przykład dom, w którym mieszkam, zawala się ze skarpy i wpada do morza. Pomimo tego kocham morze i myślę, że jestem w jakiś sposób z nim związana. Nie wiem w jaki, nie mam pojęcia, bo nie mam rodziny nawet nad morzem chyba żadnej. Nie wiem, czuję się w jakiś sposób związana z tym konkretnym żywiołem. Odprężam się niezwykle. Teraz byłam w weekend z Tymonem w Sopocie, to nawet taki Sopot, który nie jest najbardziej odprężającym miejscem na ziemi, sprawił mi niezwykłą przyjemność. Taki krótki weekend, krótki wyjazd i bycie chwilę sam na sam, po prostu gdzieś popatrzenie w te głębie zrobiło mi dobrze. Mniej Instagrama. Tak, mogliście zauważyć może od niedawna, kto mnie obserwuje na Instagramie, że jest mnie tam znacznie mniej niż zwykle i początkowo wynikało to po prostu z tego, że byłam w bardzo złym stanie psychicznym i doszłam do wniosku, że nawet nie to, że nie chcę, żeby ktoś mnie oglądał w tym stanie, bo ja uważam, że powinniśmy się pokazywać w różnych stanach, żeby oswajać ludzi z tym, że nie czucie się okej, też jest okej, to znaczy to jest normalne, że ludzie, których oglądacie na co dzień w social mediach, nie zawsze mają po prostu banana przyklejonego do ryja i nie wiem, nie skaczą cały czas w kulki i nie cieszą się ze wszystkiego, ale też mają jakieś dołki w swoim życiu i są po prostu normalnymi ludźmi, więc to zupełnie nie o to chodzi. Chodzi o to, że ja nie miałam energii kompletnie na to i nie miałam takiej weny, wiecie, o tym, o czym bym chciała mówić, co pokazywać, bo wydaje mi się, że wystarczyło raz czy dwa razy, że dałam wam znać, jak się czuję, a nie muszę tym bombardować też codziennie, bo tak jak codziennie nie opowiadam wam o tym, jaki zajebisty dzień miałam, tak codziennie nie chcę opowiadać o tym, jak bardzo beznadziejnie było tego dnia, więc po prostu ograniczyłam sobie ten Instagram i okazało się, że jak się ograniczyłam sobie Instagram, to nagle bardzo dużo rzeczy przestało mnie wkurwiać. Instagram jest jakiś w pewien sposób triggerujący. To nawet nie chodzi o to, że mnie denerwuje oglądanie ludzi, bo czasami słyszę takie teksty, że oglądanie ludzi, którzy żyją jakimś lepszym życiem, czy są jacyś piękni, czy tacy, czy no, coś nierealnego jest bardzo pokazywanego, że to jest triggerujące. Mnie to w ogóle nie triggeruje, w sensie takie tematy mnie nie triggerują. Jest wiele innych rzeczy, które mnie triggerują i nie będę ich tutaj wymieniała, natomiast odcięcie się od tych rzeczy spowodowało jakiś spokój większy. Więc wracam sobie oczywiście na tego Instagrama, natomiast nie siedzę na nim codziennie. W ogóle mniej czasu spędzam z telefonem. Dodam, że ja nie jestem TikTokowa specjalnie, więc ja dodaję TikToki, ale nie spędzam czasu na TikTokach, żeby je scrollować. Nie wciągnęłam się w to i nie zamierzam się w to wciągać, bo wiem, że można bardzo łatwo wsiąknąć i popłynąć, a to jest taki zabijacz serotoniny, taki wyzwalacz serotoniny, więc zabijacz również, że ja podziękuję. Ja myślę, że mam inne sposoby na to, żeby tę serotoninę sobie wywalać. Po prostu kolejne narzędzie social mediowe nie musi mi tego robić, więc odcięłam sobie takie bodźce, zminimalizowałam je jak najbardziej, także czerpię z nich radość, a one mnie nie triggerują. I na sam koniec, moi drodzy, muzyka.
Muzyka to jest rzecz, która mi towarzyszy od zawsze i która od dziecka sprawia mi ogromną przyjemność. Muzyka w pewnym momencie w moim życiu gdzieś zniknęła na jakiś czas i zniknęła w ten sposób, że przestałam ja ją tworzyć i nie chciałam się jej też specjalnie słuchać i to było dla mnie tak dziwne, słuchajcie, to było tak strasznie dziwne, że nie chce mi się słuchać muzyki, gdzie muzyka była wszystkim dla mnie przez całe moje życie, przez całe moje dzieciństwo. Wszystko, co skupiało moją uwagę najbardziej, to było właśnie wokół muzyki. I to było bardzo dla mnie dziwne, był to bardzo dziwny moment w moim życiu. I potem wróciłam do słuchania tej muzyki, do odkrywania muzyki na nowo, do wracania do starych rzeczy, których słuchałam i odnajdywaniu radości w tych starych rzeczach, takiej, którą czerpałam kiedyś. Na przykład teraz tak mam, że wracam sobie do rzeczy, których słuchałam w liceum bardzo intensywnie i czuję tę energię, którą miałam wtedy. To jest tak fajne, tak odświeżające i tak na nowo sprawiające mi radość i oczywiście pokazywanie Tymonowi muzyki. Myślę, że to też dużo mi dało właśnie, że zaczęliśmy Tymonowi pokazywać bardzo dużo muzyki, więc samoistnie znowu wróciłam do słuchania tej muzyki, no i ciągnie mnie bardzo do tego, żeby znowu muzykę w jakiś sposób zacząć robić. Chciałabym wrócić do robienia muzyki, nawet gdybym nie miała tej muzyki pchać gdzieś dalej i pokazywać, prezentować jej publicznie, tylko robić ją tak po prostu dla siebie, chociażby po to, żeby pobudzać swoją kreatywność, bo robienie kreatywnych rzeczy pobudza kreatywność. Im mniej robicie rzeczy, tym mniej rzeczy będziecie robić. No tak się niestety dzieje. Więc chciałabym do tego wrócić, chciałabym pójść na lekcję śpiewu. Maciek chodzi na lekcję śpiewu i 1000 razy już mnie wypychał również na te lekcje, ale ja byłam bardzo na nie, a teraz czuję, że ja powinnam tam pójść. Powinnam po prostu pójść i przełamać swoją barierę, bo ja mam nieprawdopodobną barierę przed śpiewaniem, przed graniem. Nie jestem w stanie tego jakoś przemóc i w tego Sylwestra mieliśmy tutaj imprezę w domu ze znajomymi i puszczaliśmy jakieś takie stare kawałki i śpiewałam z koleżankami. W sensie odpaliłam po prostu tekst na telefonie i śpiewałyśmy sobie. I to było tak wyzwalające, tak, wiecie, to były takie głupoty. Po prostu stałyśmy i śpiewałyśmy z moimi kumpelami i czułam się tak dobrze i tak kompletnie nie zwracałam uwagi na to, czy ja śpiewam czysto, czy ja śpiewałam świetnie. Kompletnie nie miało to dla mnie znaczenia. Miało znaczenie, że się uwalnia coś, ten głos się uwalnia w jakiś inny sposób. I przypomniałam sobie, jak mi tego strasznie brakuje. Strasznie. I miałam też taką rozmowę z Gianfranco, z mężem mojej mamy, właśnie o śpiewaniu. I on mi mówił, że on mi życzył tego w ogóle w święta, że życzy mi tego, żebym odzyskała głos, żebym odzyskała umiejętność śpiewania, bo powiedział mi, że możliwość słuchania tego, jak śpiewam i obcowania z tym, jak śpiewam, jest dla niego czymś takim dużym, że bardzo, że jemu to robi dobrze po prostu, że jest dla niego czymś ważnym, że sprawia mu przyjemność, że jest czymś radosnym i że daje mu to tyle takich pozytywnych bodźców. I mnie to tak strasznie też ruszyło, to kiedy usłyszałam to od kogoś, że to też był dla mnie taki bodziec do tego, żeby pomyśleć o tym, żeby wrócić do muzyki bardziej. Więc to są wszystkie rzeczy, które robią mi dobrze, przynajmniej wszystkie, które sobie zapisałam. Ta lista na pewno będzie się wydłużać. Napiszcie mi, co wy robicie dla siebie takiego, żeby sprawiać sobie przyjemność. Dziękuję wam bardzo za uwagę i do następnego. Pa.